18 subów i 100 biców. Noż, kurwa, jak ty jeździsz, kurwa, picikela. W pizdę mu wjechałem. Kto tak, kurwa, staje na środku, kurwa, skrzyżowania? Gościu, bo ci łeb rozjebie zara. Gościu, ty jesteś z policji, czy kurwa z krawężników? Na środku, kurwa, skrzyżowania dupnego stajesz? Wypierdalaj na pobocze tu, kurwa, w dzień rum. Dobry, panowie. Dzień dobry, debil stanął i w dupę wjechałem. Okej. Okay. To jest moje auto i to jest moje auto. Zawijamy pana. Ja cię, kurwa, zawinę, picikela, w pazy cię najebie. Chodź. O. Picikela, nie napinaj się, bo z ziomeczkami, szeryfami, to każdy jest odważny. A oni se pojadą, bo ja cię zaraz najebię jak psa. Ty, to masz teraz zderzak do wyklepania i wyszpachlowania, kto mi jebniętą A słyszysz jaki klaksonik? Zobacz. Weź, picikela, jedź, bo wstyd robisz przy znajomych. A bam, mało tego, patrz to. Ja pierdolę. Tylko fiolentowe opony. Przecież to nie pasuje do ruszowego. Ale słuchaj, kto ci prawo jazdy dał? Pierwszy raz widziałem, że ktoś na środku krzyżówki na toras do tramwaju stanął. Ty jesteś jakiś nienormalny, gościu. Ja ci to pomalowałem. No to zagadka rozwiązana. Bo tak myślałem. Jedź to odmalować. Słuchaj, w życiu? No jedź. Tak zostaje. Ja w życiu. No ja tym nie jeżdżę. Będziesz tym jeździł. Nigdy w życiu. Jak nie? Jadę. Pierdolę. Detektywistyczna zagadka rozwiązana i tyle. Edę do roboty chyba dzisiaj może. Dawno nie byłem u roboty, ciekawe jak to jest popracować sobie chwilę. I pistolety pan nie wyciąga. Na warsztat mam postrzelonego człowieka. Kto go zastrzelił? Kto go zastrzelił? Nie wiem, nie widziałem, mogę sprawdzić na kamerę. No dostał na pizdę, to dostał. Na środku warsztatu. Temat. No i zajebiście, dziękuję wam. Co? Siema, dycha. Siema. Ja pierdolę, gdzie jest mop? A wam policjantom nie odjebało coś, że przebijacie opony klientom? Taserem? Tak? Tak, to znaczy co? Czemu on leży? Nie wiem, o czym pan mówi. Nie wiem, pan leży? O czym mówi? Ktoś z was napierdalał do tego auta z tasera. Kurwa, to by pan zadowolony? Ja nie mówiłem, kurwa. Nie deptaj mi w tym. W keczupie. To jak pan, kurwa, szuka Czekaj, zabawy, chwilę, to pan się jajami poław. Czemu on leży, ten? Kto go spacyfikował? No jakie niedobre, kurwa. A, przyznaję się bez ten. To jest krew, co ty robisz? Dycha, to jest krew. Nie, truskawkowy chyba... sok? No nie. Ja pierdolę, idę ryj umyć. Obrzydliwe to było, ty. Ja pierdolę. Nie, tu go zabił, picikela go zajebał i dobrze zrobił. I auto jest gotowe, 2000. Więc wszystkiego najlepszego i tam szczęścia, zdrowia. A, dziękuję. I taką... Ej! Co ty robisz? Chodź tu! Chodź tu, kutasiarzu! Co ty robisz? Kurwa, rozpierdolę cię! Proszę poczekać! Proszę poczekać! Proszę wyjść z auta, tam może być bomba! To może być? Bomba może być! Dzwonimy na policję, proszę! Dzwoń na policję! Nie wsiadamy do auta, to może być bomba! Już dzwonię na komisariat. Już momencik. Zaberą przez mi. Gdzie mam, kurwa, tyle? Arkadio, mam pytanie. Powiedz mi, lepiej wygląda tak auto jak klasyczna maska w tym? Czy bardziej jakby takie dać... takie coś? Ale to jest tak, maska klasyczna, a tutaj masz takim, wiesz... Kurwa!
Nic, daj spokój. To bardziej, wiesz, na klasycznie. Zgłosiłem już na policję. Właśnie widziałem, że taka dobra. Jest opcja druga. Na radio zgłosiłeś? Proszę tam, się odsunąć. Na radio zgłosiłeś? Radio, a nie będę opowiadał. Nie działa mu radio. Musi pan odejść, jest bomba w aucie najprawdopodobniej, żeby wybuch nie zabił ani pana. Proponuję odejść na bezpieczną odległość 17 kroków i dwóch penisów. Musisz odjechać, odjedź. Proponuję stanąć trochę dalej, żeby nie jebło. Rozstawię tutaj... Policja już jedzie. Policja nie chciała zareagować. Gdzie on kurwa jest? Halo? Chyba jesteś z tatą? Nie. A z innym policjantem? Nie. Kurde, jest w aucie bomba na warsztacie. Jak to bomba? No przybiegł gościu, wpulił się w takiej czapce i w plecaku i wrzucił bombę do Mercedesa AMG JP HWDP szybki 6-3 litra AMG. Skąd wiesz, że to bomba? Nie wiem, ale wolę, żeby policja przyjechała sprawdzić. Nie chcę, żeby klienta wyjebało bało, wiesz? Dobra, to czekam tam na mechaniku, no pa. No he. To jest sprawa dla dychotektywa, rozwiąże ją później, złapiemy przestępcę, na razie niech tylko saper sprawdzi, czy bomba jest prawdziwa, czy to tylko gówno na przednim siedzeniu. Dobra, dyszka. Spoczko. Przepraszam, że musicie czekać. Nie, no spoko. Mogę wam udzielić, jak potrzebujecie, to mogę dać wam mój. Nie, trzeba, poczekamy. Ja akurat patrzyłem po prostu, ja robię swoje autko i nie patrzyłem akurat, wiesz? Kurde, no wbiegł bombę, zostawił albo zamontował. No mówię, wygląda jak bomba, śmierdzi jak gówno. Może się zesrał. O, przyjechali. Proszę stać, nie podchodzić. Proszę stać, panie policjancie. Panowie, gdzie jest pan Dycha? No tutaj. Tutaj stoi. A, tutaj. Proszę pana, dobry. Jest gnój. Zgasza pan bombę, tak? W tamtym aucie. Już tłumaczę, co się stało. Weźcie pan nokatnik i pan zapisze. Bomba jest, tak? Bomba. No, tak, już mówię, co się stało. LSPD dla LSFD. Fajna Maria będziemy na ręce. Będziemy potrzebowali jednostki i mamy bombę w samochodzie na mechaniku. Już tłumaczę, zapisze pan co było, to ja powiem. Dobrze. Dobra, póki co prosta sytuacja, najpierw to można... Proszę właśnie opuścić, niż wszyscy opuszczą w miarę możliwości. Dobra, panowie. Już, tam jeszcze jest auto? Właścicielka auta, taka śliczna i gościu. To proszę, żeby wyszła z terenu. Wszyscy muszą opuścić ten teren w miarę możliwości. Ja tam rozstawiłem pachoły, żeby nie chodzić. Oni tam stoją. Dobra, Deandre, jak coś to do jutra. Za opuszczenie. Pan najlepiej z bandycha zabierze to auto u góry, co jest. I już biorę. Ewakuacja! Dobra. Mechanik też najlepiej wyjdzie. Kurwa, spadłem! Strażaki siadą. Ewakuacja.
I to Szymon zrobił cały RP dla kurwa połowy serwera. Bomba w aucie. I przypadkiem jakiś gościu wbiegł do samochodu. Teraz kurwa słuchajcie te zeznania, to się kurwa zasikacie w gacie. Czemu ja nie mam 500 000 osób na live? Czemu ja jestem PewDiePie'em? A powinienem być. Jestem przystojniejszy od niego, on jest ładny, mi też mi się podoba. Ale ja przystojniejszy. Gdzież przytyłem? Szyba wybita, picikela. Już tłumaczę, żebyście wszystko wiedzieli. Komu mam to mówić? Strażakowi, strażakowi. Panie strażak! Słucham. Już tłumaczę, co tu się odjebało. Jestem sobie na służbie jak zawsze, nie? No. Było ciepłe lato, choć czasem padało, lecz nie dziś. I se robię, nie? Tutaj BMW zrobiłem, tu jakieś neony kolega założył, ja tu auto wymyłem, drzwi zamontowałem. No i nagle podjechali ci przystojni tutaj pani, ta przystojna i ten ładny pan. Że LSPD informuje, że koleżanka tak. Mojego no, no. I teraz i mówię do nich, zróbcie kawę, nie? Bardzo dobra. No i oni robią kawę i ja tam tył auto zderzak naklepałem, szpachlu nałożyłem, skasowałem błędy KTS-em. I wychodzę, odjechałem autem z stanowiska mechanicznego, spod nośnika. Odstawiłem, ale zostawiłem klunczyk w środku. No i nagle bandyta w plecaku wbiegł na warsztat i robił tak. Wbiegł na warsztat, w samochód wbiegł. I teraz uwaga. Śmierdzi jak gówno, wygląda jak bomba. Wybiegł stamtąd i pobiegł do Priusa. Bo chyba jest jakimś ekoświrem, proszę pana. O, tak sobie wkazać, zajmiemy. Uciekł, no goniłem go ile sił w nogach, no ale w tych butach to tylko biegam 25 na godzinę. No i teraz tak, rozłożyłem pachołki, proszę pana, koło auta i już prawie padł, usiadł w tym aucie. No i jeszcze raz mówię, no śmierdzi jak gówno, a wygląda jak bomba. Okej, dobra, sprawdzimy to. I co, Alex? Nie wiem. Proszę, nie Maszyn, co ty odjebałaś? Miałeś stąd już iść sobie. Ty mnie tak nie rozpieszczaj, bo się rozpłynę. Jak czekotupka. Co jest? Już się zajmują, proszę pani. Dobrze, proszę. O kurwa, kurwa, tak, bomba. Tak. Ja pierdolę. Miała pani autokasko? Chyba tak. Kurwa, pierdolło. Ja pierdol. Uratowałem pani życie. O Jezus, naprawdę, o Jezus. Wyjechałaby pani, tu by pani pierdalnęła. No. A strażak żyje? No nie wiem właśnie. Ale jebło. Dzień dobry. Nas 73 lasy ravioli, kadet. Wy nie słyszeliście, co dokładnie nie słyszeliście bez strzału? No opowiadałem strażakowi, mogę powiedzieć. Słyszeliśmy. No pierdolła bomba. Dobrze, zapraszam wszystkich, za murek. Jasne. Bo tu jest zapraszam, się. Tutaj za murek. I mam opowiedzieć? Ale jebło! O! To jest on! To jest on! To jest on! Stój, kutasiarzu! Jak najdalej zapraszam. To jest on! To jest on! To jest ten! To jest ten pan, co chciał nam auto ukryć. To jest ten, co... To jest ten! To jest ten, co wybuchł! Który? Ten, co Priusem! To jest on! To jest ten! Ten pan tutaj? Ten tu, co pokazuje palce, to jest on! To jest bombowy chłopak! On nasrał z przodu i wybuchło! Dlaczego pada bomby śmierdzą gównem, a wyglądają jak bomba? Nie mam pojęcia. To jest on! Proszę go zaaresztować! Ten pan przywiózł pojazd, który była bomba, tak? I tak, Priusem przyjechał! Ekoświr to jest! Tak, najbardziej, Priusem przyjechał. I niebieski! Dobrze, proszę pana. King 2, jeden lasa, profesor trzeci. Proszę o podejście do wozu strażackiego tyłem. Jest tam pan w dniu dzisiejszym zatrzymany w celu wyjaśnień. Mamy go! Kurde, złapałem przestępcę! To? Tak umam pana, lewa, prawa. Dycha mówi, że to ten gościu przywiózł... Przywiózł bombę i śmierdziało jak gówno, a ten... A wyglądało jak bomba i wybuchło. Mamy go! Mamy bandytę! Wilson, chcesz go wziąć? Ale tak, jestem wariat! To jest on, no, nie? No ten, co ukraszał to. Ale czemu zostawił bombę w środku? No dobre pytanie. Czym się zajmujecie? Jestem doktorem.
No a nie postawiła pani na przykład trefnej diagnozy? Nie. Na przykład zamiast przepukliny pani nie zdiagnozowała raka? Nie. A pan czym się zajmuje? Ja auto sprzedaję. No bo właśnie, a nie sprzedał pan jakiegoś używanego? Nie. Kurczę, ciekawe, dlaczego on chciał was zabić? Tutaj, bo nic coś wynoszą. Coś oni tam zginęli. Albo chciał zabić mnie. Nie, żyją, żyją, bo możliwe. Wychodzi. Dziękuję, Batwin, wariatko. Ty ze 100 subów już rozdałaś. Poczekaj. Strażaki. Kogo pan chciał zabić? Bandyto! Co ty żeś odjebała? 100 subów rozdała! Dziewczynę pojebało! 100 subów rozdała. Pierwsza dziewczyna, która rozdała 100 subów. Zdrowie! Bomba odjebała. To ten. Ty DTU by się przydał, ale tu nikogo nie ma. I co się stało? A FIP jest? To nie mała. No widziałem, widziałem. Kogo nie ma, kurwa. Pierdalają się jak zwykle. I to ja trzeba posprzątać tam mopem? Jakby pan nie zagadał, to bym poleciał, kurwa. Pani strażak. Ugaśni mnie pani pragnienie, bo się strasznie chce pić. Ma pani wodę? Nie, 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 nie z tego szlaucha. Dobra. Pablo, tam jest wszystko już git, czy jeszcze trzeba? Nie ma pani wody. Ja jednak czy dobra, jak je, bo to zamykamy wasze w takim razie na ten... O nie! Będziemy ci musieli na stary się przejść. Przecież wybuch. Kurde. Ty, ale tam je, bo to przecież warsztat wybuch. Jest ktoś z zarządu od was? No, tylko ja jestem. Mogę do szefowej zadzwonić. Na razie niech siedzi w tym radiowozie. Zadzwoń do szefowej. Zamknięty jest szpital, to już zamykamy, zamykamy ten, mechanik. Czekaj, ja po szefa zadzwonię. To szpital też wybuch? No nie wiem. Coś? Nie, nie, w sensie pomyliłem się. A, dobra. Nie, ale no... Niestety... Dobry szefie, bo szef by tu się przydał. Okay, trzeba zamknąć. Zobaczmy. Ale czekajcie, czekajcie, bo ja to tak szczerze już jestem zorientowany. Chwila. Wybuchło, wzięliście tą bombę, która wybuchła, wynieśliście i teraz wszystko jest okej, tylko auto zezłamować i można... Nie, przecież tam pół warsztaty jest zezwolone. Szefowa nie odbiera i jest majzel w kluczach, nie ma co jebać dzisiaj. Muszą przyjść uczniowie rano z zawodówki i muszą to posprzątać. Na stary warsztat, a tam jest... No przecież to nie zamknięte. Mogę iść się przebrać od tyłu do biura? Panie mechaniku, proszę ogłosić ten, że warsztat Grossi zostaje zamknięty, okej? Okay? Dobrze, na Twitterze napiszę. Albo skontaktowałem się z szefową. Dobrze, już ogłoszę na Twitterze. Na razie, czekaj, na razie szef jedzie. Dobra, to czekać, nie ogłaszać, tak? A, to co przejechałeś? Patkin skończy. Kto jest? O Jezus! O ja pie... O ja! Jezus! Kurwa strażak, garść to! Ja pierdolę, dajcie strzelbę, to jest wojna! Chodź to kurwa. Ja się zesrałem. Stoję, stoję, stoję. Jest chyba Czesiu, okay. Dziękuję, że tak żeś kurwa z suba wyrwał. Gaście to kurwa. Posadzi się. Ja pierdolę. To nie tu. Chodź. Nie, nie. Ty kazuj się. Odsuńcie się. Co się dzieje? Posadzi się. Odsuńcie się. Papa za kierownicą, a wy jeszcze tu stoicie wszyscy. Proszę odjechać, proszę odjechać! Szefie, tu, Amadelu, na bok! Proszę, zamknięty mechanik. Dobra, rozstawię barierki. Dzień dobry. Dzień dobry, ale wyjebało bało jak zęby po słodkim. Pan jest tutaj mechanikiem aktualnie. Jestem, ja zgłaszałem, nie widziałem wszystko. Wszystko? Tak. To jest ta osoba według pana, która jest teraz zatrzymana. I tak to był on, to nawet pani przystojna i pan ładny widzieli. Dobrze. No to wszystko mamy w takim razie. I on razie biegał i robił tak. Mówi, to debil. I zacząłem go gonić. Dziwny gościu strasznie. Mało mówi, a bomba śmierdziała jak gówna, wyglądała jak... O, ja pierdolę! Już, spokojnie. Ja nie podnoszę głowy, bo mi wyrwie. Dobrze. Dobrze. Nie! Nie! Za ścianą jesteśmy, spokojnie. Obywatelu, pokazał pan dowód osobisty, dobra? Rejestrację auta i już moment. Mniej więcej model. Ja się tak boję wybuchów. I na początek dowody bym chciał od was. Obiecuje pan, że pan mi odda? Oczywiście, Nancy 100, Dwayne Gallihan, kadet. Obywatelu, ja zostawię do pana.
Joker, co zostaje? Zostaje wizytówkę, w razie jakby się pan odbył interwencji już, bo pan zadzwoni, zgłosi to, będziemy przekazać to wtedy do szefostwa. Panie Pitt, dobrze. Aktualnie niestety musimy zamknąć miejsce, dopóki LSFD nie ogarnie tego wszystkiego. Musi być tutaj zamknięty lokal. Może pan, możecie państwo jak najbardziej funkcjonować na starym mechaniku. Okej, dobra. Przy tam okolicach Mission Row. Okej. Okay. Test? Tak. Do jutra postaramy się dobrze to ogarnąć. Z tyłu iść pod ciuchy, czy już nie? No jeśli pan nie przejdzie tędy, tylko ma to gdzieś z tyłu, no to wydaje mi się, że będzie to to pójść. Dobra. A szefie, a ten warsztat przy Mission Row nie działa? A mógłby pan zadzwonić po tą panią strażak, żeby mnie wprowadziła, bo się sam boję? To. Cię teraz na remizie przegrupowują. A tak, gdzie oni są? Na remizie. To ja poczekam. Zaraz przyjadę. Bo się boję sam iść. Dobra. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czemu chcesz z nim prowadzić. Ewentualnie strażaczka panu doniesie ten strój. Nie, ja pójdę z nią, bo ona nie wie, które są spodnie moje. Jeszcze z nią nie spałem nigdy. To nie kojarzy. Kto ty gadasz do policji? Proszę pana, jest pan zatrzymany. No jestem zatrzymany. W celu złożenia wyjaśnień. No co? Gdybyś się nie wybuchł, to byś... To byś nie siedział. Gdybyś nie... Sprawdź kamery i zobaczysz wtedy, że dopiero... Panie Dycha, proszę, odejść. Nie było w ogóle tutaj w pobliżu. Sprawdź kamery, to jest... Nie ma to sensu. Nie kłam. 2 minuty to są, żeby sprawdzić kamery. Nie kłam. No to nie kłamie, jak sprawdzisz kamery, to się zobaczysz, pajacu. Nie, odejdę. Ale gościu, nie krzycz na mnie, tak? Przy policjantach każdy jest odważny, tak? To byś dostał w papę, wysrałbyś się przez nogawkę, nasrałbyś buty i byś się popłakał. Groźby karalne, no to tu, proszę. Oczywiście w turnieju MMA. Pana czerwo czapka, kuźno. Nie napinaj się tam. Panie Dycia, proszę, stąd odejść. Nie ma sensu. Zatrzymuję. Proszę. Kurwa, dokręcę klucze, pitasiarzu. Wypieprzaj stąd, kuźma, czerwoną czepku. Panie Dycha. Już. Ty, panie Pit, bo byś przydał sobie Kiedyś gościu paliłem papierosy, teraz palę domy, spalę twój. O, dobrze, w chuj. Panie Pit, a może pan zejdzie ze służby, albo pójdzie na inny warsztat, ludzie potrzebują pomocy. Czekam, aż przyjedzie ta baba. Wyszka, chodź na chwilę. No mam nagranie, bo z live'a zresztą ten łeb, kurwa. Dobra, ja się na początek przestawię. La Sabre się nazywam, Lukas. No i... Okay. I wyjechałem, żeby już to odebrali. Klunczyki zostawiłem w środku. I pan poszedł... Pan ładny poszedł wypłacić. Pani przystojna stała. Nagle... Widziałem, jak biegnie z impetem jakiś gościu w plecaku. Z wąsem, broda i wąsy miał. I wybiegł. Wsiadł do auta. Przejechał centymetr i wysiadł. No ja miałem przeciąg w bucie, bo ostatnio na gwóźdź nadepłem, to tylko 25 na godzinę biegam. No i gdyby nie ten przeciąg, to bym go pewnie dogonił na prostej. No ale wypuściłem się za nim w pościg i krzyczę: Jeszcze tam 2 razy krzykłem: I on wsiadł w samochód. W Priusa niebieskiego. Taki kolor jak ten budynek tutaj supermarketowy. No i on zaczyna odjeżdżać, a ja krzyczę: chuju, że chuju are you, bo chciałem się dowiedzieć, jak ma na imię, a on tylko la i odjechał. No to jak tylko usłyszałem la, to z całej siły pobiegłem na warsztat i już pani przystojna, dziękuję bardzo za trójkę, już pani przystojna wsiadała do auta i pan przystojny łapał za klamkę i biegnę i podnoszę ręce, mówię: o Jezus, nie wchodźcie, bo jebnie. No i oni w nie wchodzą i ja podbiegam i mówię: o Jezu, jak śmierdzi gównem. Patrzę, o kurwa, bomba. Rozłożyłem pachołki, w tym czasie napisałem SMS-a na policję: kurczę, Felek, bomba na warsztacie. No i oni przyjechali, policja, zanim przyjechali, to jeszcze zadzwoniłem do twojej siorki. No bo ja wiem, że wy rodzina policyjna, to jak ona zadzwoni, będzie szybciej. No i chyba było szybciej. No i przyjechała policja i przyjechał strażak taki, no wyglądał jak robochłop. Taki cały zapakowany. Samper? No samper, no. I idzie do tego auta Mercedesa, ja mówię: tam bomba jest, mówię, taka. I nie nagle... da się mniej więcej określić, jaki był kolor, ale rejestracja, jak się troszeczkę przekręci głową, no to da się. Tak, jebło!
Z tyłu i z rejestracją. Jak z głośnika techno. Dobra. Potężnie. Jebło potężnie. Można. Tak, że ciary od pięty do ucha mi doszły.